Zmiana ustawień trybu hibernacji w systemie Windows 11 na komputerach przenośnych HP. Tryb hibernacji umożliwia wyłączenie komputera, ale zachowanie otwartych aplikacji przy niskim poziomie zasilania. W tym filmie wyjaśniono dostosowywanie ustawień trybu hibernacji do własnych preferencji. Na ekranie głównym wybierz ikonę wyszukiwania. Wprowadź frazę panel sterowania, a następnie wybierz taką pozycję z listy. W oknie panel sterowania w polu wyszukiwania wpisz opcję zasilania i wybierz taką pozycję z listy wyników. Wybierz polecenie, wybierz działanie przycisków zasilania lub wybierz skutek zamknięcia pokrywy. Zostanie otwarte okno Definiuj przyciski. I włącz ochronę hasłem. W tym oknie możesz przydzielić tryb hibernacji do naciśnięcia przycisku lub zamknięcia pokrywy komputera przenośnego w przypadku używania baterii lub podłączenia do sieci. Aby włączyć tryb hibernacji, przy użyciu opcji w menu zasilania, wybierz polecenie zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. Jeśli pole wyboru hibernacja nie jest zaznaczone, zaznacz je. A następnie kliknij przycisk Zapisz Zmiany. Teraz po kliknięciu ikony zasilania w menu systemu Windows będzie wyświetlane polecenie Hibernuj. Kliknij kartę Listy Odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.